Cześć! W tym odcinku zobaczycie, jak wygląda podłączenie modemu Comtrend w usłudze IDSL. Instalacja usługi IDSL jest przeprowadzana przez wykwalifikowanego Montera Orange. Po podłączeniu wszystkich niezbędnych elementów, sprawdzi on, czy usługa działa poprawnie. Rozpoczynamy od podłączenia przewodu telefonicznego. W zależności od wariantu oferty, Modem zostanie podłączony do gniazdka telefonicznego przez rozdzielacz lub do splitera. Urządzenie to zostanie wcześniej zainstalowane przez montera. Drugą końcówkę przewodu podłączamy do gniazda DSL na tylnym panelu modemu. Jeśli korzystasz z telefonu stacjonarnego, przewód telefoniczny powinien zostać podłączony do rozdzielacza przez mikrofiltr lub bezpośrednio do splitera. Następnym krokiem jest podłączenie modemu do zasilania i jego uruchomienie. Na przednim panelu modemu zapali się kontrolka Power i rozpocznie się jego synchronizacja z centralą Orange. Podczas pierwszej synchronizacji może być wymagana aktualizacja oprogramowania modemu. W jej trakcie nie należy odłączać kabla sieciowego i zasilania, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Kolejnym etapem jest automatyczna konfiguracja modemu w czasie której diody będą zapalały się w różnej konfiguracji i urządzenie zostanie automatycznie zrestartowane. Po zakończeniu procesów synchronizacji i konfiguracji, kontrolki DSL i Internet zaświecą się na zielono. Monter podłączy do portu Ethernet na modemie własny komputer i sprawdzi, czy usługa IDSL działa poprawnie. Pamiętaj, że w przypadku przejścia z usługi Neostrada na IDSL, Twoja przestrzeń dyskowa na serwerze zostanie wyczyszczona. Wraz z nową usługą otrzymasz nowe adresy IP i nieskonfigurowaną usługę hostingową. Więcej informacji o usługach IDSL i Neostrada Business, a także instrukcje obsługi modemów znajdziesz na portalu orange.pl.